Cześć i witam Was bardzo serdecznie w odcinku na moim kanale, w którym będziemy sobie oceniać akcesoria do The Sims 2. Na moim kanale pojawił się już wcześniej podobny odcinek, również zrobienia tier listy, tylko że z dodatków do dwójki, więc jeżeli chcecie go obejrzeć, to możecie, tutaj Wam wstawię link w rogu ekranu. No a dzisiaj spojrzymy sobie na akcesoria. Ogólnie moja relacja z akcesoriami do dwójki jest taka skomplikowana, bo niby na co dzień mówię, że te akcesoria są takie no mało potrzebne, że tak się na nie nie zwraca uwagi nawet, no bo wprowadzają przecież tylko jakieś obiekty, a to można przecież sobie pobrać z internetu tak czy inaczej, ale przeglądając zawartość tych akcesoriów, przygotowując się do tego odcinka, pomyślałam w sumie, że nie są one wcale takie złe, jak mi się wydawało. Także zacznijmy sobie, może powiem Wam najpierw, jakie mamy kategorie. Kategoria pierwsza, czyli obowiązkowe, później bardzo lubię, okej, słabe i niepotrzebne. Tak więc zacznijmy sobie od rozrywki rodzinnej. Jeżeli chodzi o te akcesoria, to tak, są w nim te zestawy mebli nieszczęsne. Jeden tam z tymi, taki motyw morski, drugi z takim motywem księżniczki, zamku i tak dalej. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy zdarzyło się kiedykolwiek taka sytuacja, żebym ich użyła. Może kiedyś raz, ale chyba nie więcej. Nie podobają mi się one zbytnio i no, nie wiem, chyba dam je na niepotrzebne. Wiem, że jest też kilka ubrań dla dzieci, tak mi się wydaje głównie, ale chyba dla dorosłych też. Ale no, nie byłoby mi jakoś bardzo przykro, gdybym tych akcesoriów nie miała. Następnie w kolejności mamy szyk i elegancja. To są akcesoria, które kiedyś bardzo lubiłam, jak byłam młodsza, ponieważ bardzo mi się podobał styl tych mebli, taki bardzo nowoczesny i tak dalej. Od kilku lat chyba nie użyłam ich ani razu, bo jednak to są takie meble, których się nie używa na co dzień, tylko bardziej pasują do jakiegoś takiego bardzo specyficznego wyglądu. Wiecie, o czym mówię? Na przykład nie do każdego domu takie meble pasowały w takim bardzo nowoczesnym, bym powiedziała nawet takim dziwnym stylu. Natomiast z tymi akcesoriami dochodzi kilka strojów formalnych, które bardzo mi się podobają, szczególnie te dla kobiet. Wydają mi się bardzo ładne. Więc gdyby nie ten tryb tworzenia sima, to pewnie dałabym je na słabe, ale właśnie przez te sukienki i tak dalej, myślę, że damy go sobie na kategorię OK. No bo w sumie jest OK. Następne są akcesoria na święta. Tutaj też mam w sumie mieszane uczucia, bo z jednej strony podoba mi się sam pomysł i tak dalej, te dekoracje świąteczne. Nie było w trybie kupowania żadnej kategorii, według której mogłabym je sobie posortować, więc trochę tak wyłożyłam rzeczy, które wydawały mi się związane z tymi akcesoriami. Najważniejsze oczywiście są choinki. Je akurat lubię i zawsze prawie używam. Te pozostałe dekoracje też są spoko, na przykład ten domek z piernika zawsze mi się bardzo podoba i ta mała choinka też. Wiem, że są też te dwie imprezy, tam jedna impreza i jedno takie ogólne wydarzenie, które można zorganizować, czyli to wydarzenie to przyjście Świętego Mikołaja, a rodzaj imprezy, czyli Nowy Rok. Nie wiem, kiedy ostatni raz w sumie to zrobiłam, bo też zazwyczaj nie gram z 4 porami roku, ale ogólnie sama idea mi się podoba. Myślę, że dam te akcesoria do kategorii OK, bo no nie jest to jakieś niesamowicie super, ale no nie to, że nie lubię tych akcesoriów, coś takiego. Następne mamy imprezę. I tutaj o dziwo powiem, że te akcesoria bardzo lubię. Strasznie lubię z jakiegoś powodu organizować w dwójce szczególnie, ale ogólnie w Simsach, różne wydarzenia typu zapraszam pół miasta na jedną parcelę, gra się strasznie laguje, ale na jednej parceli zbiera się cała rodzina. Nie wiem dlaczego, bo te imprezy nigdy nie idą dobrze. W sensie zawsze ci ludzie wychodzą potem i są wkurzeni, że im się nie podobało. Ale właśnie podoba mi się to, że w tych akcesoriach są takie obiekty do zrobienia przyjęć, nie tylko takich typu wesele, które swoją drogą w dwójce uwielbiam organizować. Po prostu kocham robić wesela w dwójce. Ale też takie po prostu przedmioty, które pasują na taką bardziej normalną imprezę, na przykład urodzinową, albo jakąś taką po prostu, taką sobie zorganizowaną. I myślę, że dam te akcesoria do kategorii obowiązkowe, bo naprawdę byłoby mi smutno bez nich grać. Tak po prostu by mi było smutno. Następnie mamy modę z H&M-u, czy tam jakkolwiek się czyta nazwę tego sklepu. Tutaj podobna sytuacja jak z szykiem i elegancją, czyli kiedyś bardzo lubiłam te akcesoria. Jak byłam młodsza, to po prostu uważałam to za szczyt mody, te wszystkie stroje z akcesoriów. Każda moja simka latała w jednej z tych sukienek, czy tam jakichś innych kompletów z akcesoriów. Dzisiaj już nie za bardzo mi się podobają, ale
sam pomysł na te akcesoria cały czas jest spoko. No i plus za to, że właśnie dużo te akcesoria dodały do trybu tworzenia Sima, bo tak jak teraz o tym myślę, to byłoby trochę pusto w tych strojach, gdyby nie te akcesoria. Myślę, że dam go do kategorii OK, bo nie jestem jakąś ogromną fanką, ale sam pomysł jest spoko i też jest fajne to, że dostajemy te sklepy od razu z grą. Można sobie tam je wstawić do otoczenia i w sumie wyglądają fajnie, można się tam wybrać. Także zostawiam go w kategorii OK. Następny jest młodzieżowy styl. Tutaj w sumie mam uczucia mieszane również. Coś, co mi się bardzo podoba, to zdecydowanie są stroje dla nastolatków. Zazwyczaj jak miałam nastolatków, to byli ubrani w stroje z tego dodatku. Trochę gorzej jest w trybie budowania. Są takie trzy główne motywy w tym dodatku. Pierwszy to jest taki surferski, coś takiego. Drugi taki słodki, księżniczkowy bardziej. A trzeci to jest ten gotycki. No i powiem, że najczęściej i chyba w ogóle tylko używam tego księżniczkowego, tego nazwę na potrzeby tego materiału. Używam go głównie dla małych dzieci, jak robię jakieś pokoje dziecięce i tak dalej. Ale na tych pozostałych dwóch styli nie za bardzo używam. Także to jest trochę słabe i chyba go wstawię do kategorii słabe. Bo no, nie powiedziałam, że to są akcesoria niepotrzebne, bo jednak sporo tam tego dodają. I może raz na jakiś czas się zdarzy taki sim, któremu akurat pokój w stylu surferskim będę chciała zrobić. Nie wiem, czy tak się dzieje często, ale może kiedyś. Następne są akcesoria kuchnia i łazienka. I tutaj to są moje jedne z ulubionych akcesoriów, zdecydowanie. Nie wiem, czy dałabym je do kategorii obowiązkowe, no bo niby nie są obowiązkowe, bo to są tam tylko meble do kuchni, wydaje mi się, że dwa różne style, i do łazienki. To są meble też w takim stylu bardziej nowoczesnym, za którym ja zazwyczaj nie przepadam, ale wyjątkowo powiem wam, że od zawsze tak mi się podobają te meble wszystkie, te szafki do kuchni, lodówki i mikrofalówki z tego dodatku. No po prostu nie wiem, czy jest jakieś otoczenie, w którym nie ma żadnych mebli z tych akcesoriów. I jako dodatkowy plus, z tymi akcesoriami dochodzą dwie parcele, które bardzo lubię. Pierwsza to jest ten taki nowoczesny domek na dość małej parceli, ale umieszczony na takim wzgórzu, z tyłu jest basen i tak dalej. Nie wiem, ile razy grałam w tym domu, ale bardzo dużo. Bardzo dużo razy. No i to właśnie wydaje mi się takie dziwne, bo zazwyczaj nie gram i nie lubię grać w domach bardzo nowoczesnych. No a mówię, w tym domu to kiedy tylko mi się zdarzy jakaś okazja, to go zaraz wstawiam do otoczenia. I chyba dzięki tym parcelom, no i po prostu lubię te meble, lubię ściany, te płytki na ścianach i tak dalej. Więc chyba go dam jednak do kategorii obowiązkowe, bo personalnie bardzo lubię te akcesoria. Następna jest IKEA. To są akcesoria, wydaje mi się, bardzo lubiane przez ludzi, może nawet najbardziej lubiane, nie zdziwiłabym się, gdyby tak było. No i muszę przyznać, że są ogólnie bardzo spoko. Nie korzystam z nich też tak często jak kiedyś, bo nie robię tak często właśnie tych nowoczesnych domów, ale te meble są w sumie tanie, dla każdego sima coś tam się znajdzie. No i miło ogólnie się z nimi mebluje, są takie bardzo uniwersalne, że w sumie pasują do każdej przestrzeni, no i chyba pewnie też w każdym otoczeniu gdzieś tam używam parę rzeczy z tych akcesoriów, więc myślę, że dam je do kategorii bardzo lubię, bo nie są jakieś, nie są jakieś moje ulubione akcesoria, ale na pewno nie są złe. Jako ostatnie mamy rezydencje i ogrody. To są akcesoria, o których istnieniu nie wiedziałam przez bardzo długi czas. Żeby okazać wam, o co dokładnie chodzi w tych akcesoriach, pokażę wam na nagraniu ten taki wielki dom, który dostajemy w skrzyni domów. No i jak tak na niego patrzyłam, to w sumie to wygląda dobrze. Z tym dodatkiem dochodzi też dużo różnych dekoracji ogrodowych, różnych kwiatów, jakichś innych ozdób, które wyglądają naprawdę dobrze. Szczerze mówiąc, z tych dekoracji samych, tak jakby z tego dachu i tak dalej, samego stylu zrobienia domu, że tak powiem, chyba nie korzystałam nigdy, ale z tych dekoracji ogrodowych już zdecydowanie częściej. No i ogólnie w sumie wyglądają ładnie te akcesoria. Myślę, że tam je do kategorii bardzo lubię, ponieważ ja mam jednak jakąś taką zawsze potrzebę dekorowania tych ogrodów. Nie są na pewno obowiązkowe, ale ogólnie wydaje mi się, że wygląda to wszystko ładnie, te dekoracje i tak dalej. No, kategoria bardzo lubię, myślę, że będzie najlepsza. Więc to były już ostatnie akcesoria. Tak się prezentuje na koniec nasza lista. Pamiętajcie, że to są wszystkie moje opinie subiektywne i też nie oceniałam tych akcesoriów pod względem każdego jednego przedmiotu i tak dalej. Może też o jakichś rzeczach, które są w nich dodane, wcale nie wiem. Może coś na przykład przeoczyłam.
Tak czy inaczej, koniecznie dajcie mi znać w komentarzach, jakie są wasze opinie, które akcesoria wy lubicie najbardziej, które uważacie za niepotrzebne, czy w ogóle którekolwiek uważacie za niepotrzebne i czy którekolwiek w ogóle uważacie za obowiązkowe. Bo właśnie wydaje mi się, że panuje ogólnie taka opinia, że te akcesoria to są o wiele słabsze niż dodatki, z czym się oczywiście zgadzam, bo jednak dodają mniej niż dodatki. Ale jak tak właśnie przeglądałam ich zawartość, to porównywałam sobie, ile te dodatki w dwójce dodawały i tak jakby ile miały w sobie charakteru, na przykład w porównaniu z tymi do czwórki, chociaż do trójki też. Bo akcesoria w trójce wcale nie są jakieś dobre, tak jak teraz o tym myślę. No, także dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że miło wam się oglądało, życzę wam miłego dnia i do zobaczenia i cześć!